Na pewno dużo nam pomogły te dwie pierwsze bramki i myślę, że to zaważyło w wyniku. Bo z gry nie było tak idealnie, wszystko widać. Po pierwszej połowie 2-0, dobry wynik. Tylko tak, że ja to strzelam, tylko koledzy dobre piłki dogrywali. Bardzo fajny Maciek Michniewicz rzucił piłkę na 2-0. Tadziu tak samo bardzo fajnie mnie obsłużył przy trzeciej, wyszedł na sam, tylko włożyć. Na Częstochowie takiego czegoś niestety się nie udało zrobić. Jesteśmy bardzo niezadowoleni przede wszystkim z tego, że nie udało się wykorzystać sytuacji. Oderka atakowała, prowadziła grę, ale sytuację mieliśmy my i kilka bardzo dobrych sytuacji. Gdybyśmy strzelili, uważam, że mecz potoczyłby się całkiem inaczej. Niestety, tak jak stare porzekadło mówi, jak nie strzela się bramek, to traci się. Tracimy bramki praktycznie z niczego, jest rzut z autu, błąd w kryciu i tak tracimy pierwszą bramkę, za kilkadziesiąt sekund druga i to właściwie ułożyło spotkanie. Przede wszystkim ta pierwsza połowa wydawała się pod naszą kontrolą. Niestety tak końcówka wpłynęła na wynik, że myślę, że to ustawiło już całe spotkanie.